Majorka to największa wyspa Balearów. W przeszłości należała m.in. do Rzymian, Wandali, Bizantyjczyków i Maurów. W XIII wieku stała się hiszpańską wyspą. Dziś Majorkę odwiedzają rzesze turystów. Wszystko zaczęło się w latach 50. ubiegłego wieku. W ciągu 50 lat liczba turystów wzrosła z 500 000 do 10 milionów rocznie. Dlatego w kurortach zaczęło powstawać mnóstwo nowych hoteli. Większość z nich jest na południu wyspy, bliżej lotniska. Majorka cieszy się popularnością z dwóch powodów – klimatu i dostępności. Słońce świeci tu niemal przez cały rok, a wyspa ma połączenia lotnicze z większością krajów w Europie. Niektórzy decydują się na kupno rezydencji, na przykład w Portals Nose, gdzie jest przystań dla jachtów. Na wielu plażach stoją parasole słoneczne, więc można tam wypoczywać z całą rodziną. Odwiedzając Majorkę, mamy pewność, że będziemy się opalać na niezaśmieconej plaży i kąpać w idealnie czystym morzu. W Palma żyje ponad połowa mieszkańców wyspy. Do portu przybijają statki towarowe i pasażerskie oraz promy kursujące między sąsiednimi wyspami. Od lat liczba osób mieszkających w stolicy stale rośnie, dlatego powstaje coraz więcej nowoczesnych budynków. Jednak nad miastem wciąż góruje gotycka katedra, będąca prawdziwą perłą architektury. Palma de Mallorca Catedral to jedna z największych katolickich świątyń. Ma 121 metrów długości i 55 szerokości. Powstała w XIII wieku, po tym jak Majorkę podbił król Jakub I, zdobywca. Podczas rejsu szalał sztorm. Król w obawie o życie przyrzekł, że jeśli wyprawa wojenna się powiedzie, zbuduje katedrę na cześć Matki Boskiej. Katedrę zaczęto budować około 1300 roku na miejscu dawnego meczetu.